Zobaczcie, żeby wam pokazać, że gaz już się skończył. O. Już przestał lecieć, nie ma nic. Ale zobaczcie. Co się dzieje? Skroplony butan, który nie został zużyty. I propan butan w ogóle na zimę się nie sprawdza. Propan się spali, butan zostaje skroplony. I tracicie część butli w ogóle bez sensu, nawet jeżeli uda się wam spalić cokolwiek, bo poniżej zera może być problem już z tym. Chociaż przy minus 15 grzaliśmy butlą, no tylko taki efekt. No i zobaczcie, dla porównania butla, która latem się spaliła. Jeszcze słychać, że ciśnienie nas zostało, ale obrócę ją. O, zobaczcie. Niewiele, prawie nic się nie skropliło. Latem propan butan jak najbardziej, cały się spalił, cała butla. Natomiast tutaj propan butan, który już zimą się palił, nie, bo jak widzieliście, bardzo dużo gazu zostało skroplonego i niewykorzystanego, w ogóle bez sensu. A tym razem idziemy kupić gaz, propan. Tak jak widzieliście, propan butan zimą się nie sprawdza. Poniżej 0, minus 5 się skrapla butan i nic z niego nie zużyjemy. Na zimę potrzeba nam czystego propanu. I o ile w butlach z kołnierzem ten propan byśmy zdobyli na stacjach, czy nawet w hipermarketach budowlanych, o tyle ja mam przyczepę angielską i potrzebuję butli bez kołnierza. Z kołnierzem mi po prostu nie wejdzie. Nie ma takiej możliwości i z tego, co już się dowiedziałem, nie ładują gazu propan czystego w butli bez kołnierza. Zostaje mi tylko miejsce, gdzie napełniają butle i właśnie do takiego miejsca w Gdańsku dzisiaj się udaje. Jest to jedno jedyne miejsce, jakie znalazłem w Gdańsku, ale podobno jest tych miejsc wiele na mapie Polski, więc warto takich miejsc poszukać. Po pierwsze, będzie to taniej niż kupić, a po drugie mamy pewność, że napełnią nam to fachowcy i będzie to czysty propan i dokładnie w taką butlę, jaką chcemy. Więc jedziemy z butlami i wymieniamy gaz. No i dwie butle propanu już naładowane, więc będziemy się grzać zimą bezpiecznie. Reduktor już mam przykręcony do butli. Zobaczcie, że ja jak kupowałem teraz nowy, a warto jest wymienić, żeby było bezpiecznie, to kupiłem już taki z manometrem. I nawet jak odkręcę, naładuje mi tu gazu. Po pierwsze widzę mniej więcej, ile go jest. Jak zakręcę i widzę, że tu w ogóle się nie rusza, nie spada i mogę tak mieć tydzień zakręcone, to nie spadnie, to wiem, że instalacja jest szczelna po prostu. Więc dzięki temu wiem po pierwsze, że instalacja jest szczelna. Koniec gazu, no to tak nie do końca. Tutaj spadnie i będzie bardzo długo na żółtym polu, ale ja już wiem, że jak jest na żółtym polu i mniej więcej ile jest, to już czuję, kiedy się kończy, więc można się tego nauczyć. Więc dwie rzeczy nam tutaj taki reduktor z manometrem pomaga. Butla już zamontowana, w tej przyczepce jest to ciężko zrobić, dlatego muszę używać bezkołnierzowej. Gdyby to był kołnierz, nie ma najmniejszej szansy, żebym zmieścił tą butlę. Ja ją wsadzam tak pod kątem i stawiam dopiero. I dopiero ona tu na styk wchodzi. To jest angielska przyczepa, więc były inne butle angielskie. Jednak ta bez kołnierza pasuje. I problem jest z tym, że samego propanu normalnie nie ładują na stacjach w bezkołnierzowe butle. Możecie kupić na stacji paliw, jeżeli wam się mieści z kołnierzem. Inaczej trzeba szukać, tak jak ja, punktu rozlewni gazu i tylko tam mogą wam nalać do tej butli, którą już macie, gaz. Zobaczcie, że mogę też podejrzeć tutaj sobie o mój manometr i widzę, co się dzieje, czy jest dalej szczelnie, czy gazu jeszcze jest dużo. Więc butla zatankowana, przygotowana do jazdy. Jeszcze jedna uwaga, niestety nie może butla leżeć, bo gdyby mogła na leżąco być, to ja bym sobie tu wsadził z kołnierzem, bym położył sobie po prostu. Ale niestety butle nie mogą pracować na leżąco, można tylko przewieźć je na leżąco. Butla musi stać. Także już wszystko zamontowane, zobaczcie, dwie butle z gazem weszły.